Tak na pocieszenie, panie trenerze, nie szło powalczyć mocniej tutaj z Gorzowem dzisiaj? Była szansa, tylko trzeba trafiać do kosza. My tego nie zrobiliśmy, Gorzów to zrobił. A jak widać po wyniku, skuteczność nasza z pierwszej połowy no dramatycznie spadła. Nie widziałem jeszcze obserwacji, nie wiem jak to wyglądało. Po prostu koszykówka na tym polega, że trzeba tą piłkę wrzucić do kosza. No, mieliśmy otwarte pozycje, z których nie trafiliśmy, Gorzów przeciwnie, dlatego wynik jest taki, jaki jest. To pierwszą połowę zagrali tak nie bardzo dobrze, potem tak wszystko zrobili to, co powiedział trener. No i fajnie wyszło, wysoka wygrana, za tydzień trudny mecz. No to mamy czas na przygotowanie. Znaczy, no wiadomo, że Gorzów ma specyficzną halę, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy tutaj trafiać. Nie wiem, z czego to się bierze, może z nerwów, wiadomo, przegrywamy 11 mecz z rzędu, więc ciężko nam się, można powiedzieć, tak ustabilizować, te nerwy się wkradają, szczególnie w trzeciej kwarcie, gdzie tak naprawdę Gorzów po połowie był w naszym zasięgu, po tej trzeciej kwarcie znowu w kolejnym meczu, bo w 11 meczach zawsze mamy problem z trzecią kwartą, znowu to gdzieś nam uciekło, no i wynik po prostu odzwierciedla tak jak to, co się po prostu działo na boisku i jak najbardziej zasłużone zwycięstwo Gorzowa. Paulina, no kolejny dobry mecz, ta trzecia kwarta, wy to celowo robicie, wyczekujecie te rywalki teoretycznie słabsze, czy po prostu tak to się układa? No tak to się układa, czasami tak jest, że zespół, który nie gra taktycznie, taki zespół szalony, to po Siedcach chyba drugi taki szaloną koszykówkę grający, ciężko się gra z takimi zespołami, brzydko mówiąc głupieje się przy takich zespołach i gra się podobnie, tak, gra się nerwowo, nie gra się swojej koszykówki, no ale dobrze, w drugiej połowie to odczarowałyśmy i przepchnęłyśmy ten mecz. Za tydzień trudne spotkanie z Toruniem, zespół chyba już no, znacznie dysponujący silniejszym składem, no ale trzeci raz w domu, trzecie zwycięstwo? Znaczy Toruń to taki zespół chyba na razie trochę niespełniony, gdzieś poszukujący swojej formy. Wydaje mi się, że na pewno cele mają wyższe niż obecne miejsce w tabeli. No myślę, że dla nas to będzie taki sprawdzian na zakończenie tej rundy. No trzeci kolejny mecz zwycięski to cieszy. Momenty mieliśmy naprawdę dobre, też i słabsze. Pierwsza połowa, problemy w pierwszej kwarcie w obronie, w drugiej kwarcie w ataku, ale tak naprawdę w defensywie żeśmy grali bardzo konkretny basket i tą defensywą żeśmy nawet przy najlepszym dniu w ataku spokojnie osiągnęli 30 punktów przewagi. Także cieszy to i fajnie, że już w tej końcówce nie trzeba było się martwić o wynik, tylko dać troszeczkę więcej pograć zawodniczkom, które mniej grały do tej pory. Panie trenerze, z Toruniem chyba jakby taki scenariusz nie wchodzi w grę, no trochę mocniejsza drużyna, choć niespełniona, jak Paulina Miszek mówiła na razie. Tam trzeba będzie chyba od początku mocno przycisnąć. No bardzo ważny mecz w kontekście czołówki tabeli i byłoby super, żeby to wygrać, dlatego mamy tydzień czasu na to, żeby się dobrze przygotować i to będzie na pewno mecz o 4 punkty. Well, you have to take every game the same. There's no easy games, and through first half we needed some time to come into the rhythm, to feel the ball, basket, because we missed some open shots, some easy layups. But in the second half, we knew that if we want to win, we need to show better performance, better game, and we did. We played as a team, and I think we are on the right path. That our game as a team will evolve, and I think we still have some things to work on, but I think we are on the right path to achieve. And one short personal question: how do you feel in Gorzów in this team after these few months you are in Poland? Well, it's my first time from abroad, away from Slovenia, and I feel very welcome here. The club is a good club. Everything's under control, and I feel very warm people. I think people accepted me well. I think coach accepted me well, all the girls, and I'm having a good time.